Dzień dobry, Ryszard Florek. Jest pan mieszkańcem Szczawy? Jestem, pochodzę ze Szczawy, natomiast na stałe mieszkam w Warce. Minioną noc pan spędził tutaj w Szczawie, tak? Tak, tak, tak. Jak wyglądała ta miniona noc? No ciężko, ciężko było, gdyż brałem też udział w takiej akcji ratowania domu. No tutaj u nas troszeczkę powyrządzało szkód, ponieważ z góry, gdzie mieszkam, osunęła się ziemia, więc droga była nieprzejezdna, natomiast z tego, co później dało się zauważyć, to największe szkody poczyniło tutaj właśnie, gdzie stoimy i poniżej Szczawy, czyli na styku kamienicy i Szczawy. Zawieźć zaraz. Widzę, że spaceruje pan razem ze swoimi dziećmi po Szczawie. Co da się zauważyć? Jakie są zniszczenia? No zniszczenia są ogromne, ponieważ jak rzeka, ten potok z Mogylicy, co płynie, to zupełnie zmienił koryto. Tutaj, no to pobojowisko, jak widzę. Czy pamięta pan, czy kiedyś doszło tutaj w Szczawie do takiej sytuacji, do takiego powodzi? W 97 roku również byłem tutaj na wczasach i właśnie takie obfite deszcze doprowadziły do podobnego stanu. Również ten potok tutaj wylał, natomiast mam wrażenie, że ta wczorajsza ulewa no bardziej tutaj poniszczyła to wszystko. Minionej nocy strażacy z Limanowej interweniowali aż ponad 150 razy, strażacy z Sącza kilkanaście razy, natomiast strażacy z Gorlic kilka razy. Jak myśli pan, czym to jest spowodowane, że właśnie największe straty są tutaj na Limanowszczyźnie? No ja myślę, że te ulewy, które doprowadziły do... ruszyły potoki wszystkie, a to jest siła niesamowita. Wszystkie kamienie, które się toczyły tutaj, to wczoraj w nocy było słychać tylko taki zgrzyt kamieni. I po prostu to wszystko na to, no trudno tutaj, kurczę, cokolwiek powiedzieć więcej.